stańcie na szerokość bioder. Ważna jest ta postawa, żeby ona była miękka, żeby nie blokować kolan, żeby kręgosłup był wydłużony, boki tułowia wydłużone, a czubek głowy skierowany do sufitu. I zaczniemy nasze pierwsze ćwiczenie takimi szerokimi krążeniami barkami do tyłu, ale chcę, żeby one naprawdę były jak najbardziej obszerne, żeby poczuć, jak zaczynamy poruszać łopatkami. Przy tym wszystkim cały czas oddychamy, bo to jest najważniejsze w naszych ćwiczeniach. I uwaga, zmiana kierunku. W ogóle to, co polecam w tym zestawie, to wyjście na przykład na balkon albo otwarcie okna, po to, żeby też pooddychać świeżym powietrzem i tak rozmiękczyć swoje ciało. Jeszcze dwa krążenia. Doskonale.